się z tą nowym dzisiaj znowu lecimy z newsami. Nie będę już przedłużał, tylko pamiętajcie, że 5 lat od tego odcinek. Koniec się zyskał. Na czasie. Pieprzone szmaty dźgały biednego, ledwo żyjącego psiaka patykiem. Jakby no dosłownie, nie wiem jak można być takim debilem. Zobaczcie to nagranie. Kurwa pysem go, Kasper go p***a napierdala. Gryzie go p***a jebany. Ej losyczko. Lamu się jebany. Ca. Ca. Lamu się jebany. Nie kupię p***a szmatą. On to kurwa gadł w siok. Zaraz się spierdolę, uważaj. Suko. Ca. Oj, oj, kurwa, zdech jebany. Jeszcze nie zdech. Suczko bita. Muszę jebany. Oj, oj. Kurwa postawi. Był to 17-latek, który kopał tego psa. Dźgał jakimiś patykami, bidłami. 15-latka to nagrywała i jeszcze to głupio komentowała. Oj, 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 kurwa zdech. Jeszcze nie zdech, odpowiedział chłopak. Na szczęście piesek został przewieziony do szpitala i pomimo licznych ran przeżył. Był wyraźnie przestraszony. Stwierdziliśmy u niego obrażenia skóry oraz gałki ocznej. Obecnie wiadomo, że 17-latek trafił do policyjnego aresztu, a tą 15-latką zajmie się sąd rodziny. Tragiczna sprawa, najpierw ptaski merka, teraz oni. Ten świat dosłownie schodzi na psy, albo nie, nie schodzi na psy, bo w tym przypadku nie jest to chyba zbyt dobre określenie. Polityka i muzyka. I teraz wybitna wiadomość dla fanów matki. Lubisz matę? Kocham matę. Kochasz matę? Tak, to jest mój idol. Ponieważ mam aż dwie wiadomości właśnie o macie. Pierwszą wiadomością taką na plus od Maty jest taka, że wyda aż 3 albumy w 2023 roku. Napisał na Instagramie, że Natalia to nie moja dziewczyna, tylko moja muza, która zrobiła bity na każdą z trzech płyt, które wydam w 2023 roku. Wiemy, że na pewno ukaże się płyta Mata 2040, ponieważ przekazał to już dość dawno w swojej wypowiedzi w gazecie Bo. Jestem ciekawy, czy faktycznie dotrzyma słowa, dajcie znać, co o tym myślicie, a ja jeszcze przejdę do drugiego tematu z Maty. Ponieważ, jak wiadomo, Maty umorzono. Prokuratura wniosła jednak zażalenie odnośnie Maty. No, ponieważ raper ma zły wpływ i pomimo tego, że odniósł skrótę, to jednak wciąż popiera Matę oraz często nawołuje do jej palenia. Milion przejarałem, ona wie, że go znowu. Ciekawe. Bezdomny wygrał 40 tysięcy złotych w Żabce. Kupił se z drab i pyk 40 tysięcy złotych wylosował. Ale to, co jest tutaj najbardziej komiczną sytuacją, to to, że ekspedientka nie chciała mu wydać tych 40 tysięcy. Tłumaczyła się jakimś złym stanem zdrabki rzekomo. A poza tym kazała to odesłać do siedziby totalizatora. Bo w takim małym sklepie jednak no nie mogą mu wydać taki po prostu nie pojawił, no i sprawa ucichła. Ciekawa sytuacja. YouTube. Za nami 7 odcinek programu Twoje 5 minut, organizowanego przez Pisa. Ten odcinek był raczej średni, w ogóle też trwał tylko 50 minut. Wydaje mi się, że był robiony taki bardziej na szybko. Był taki typowy. Uczestnicy podzielili się na grupy i mieli takie jakby zadania, questy na planszy. Musieli 16 z tych questów zrobić, czy tam 15 z nich zrobić. Jak zrobią już te 15 questów, to mieli po prostu wskoczyć do morza. I ta drużyna, która szybciej wskoczy do morza, wygrywa. Kto pierwszy od nie może, ten wygrywa, czas start! Będziemy dawać! Jednak dopiero na panelu było naprawdę ciekawie i były niezłe dymy. Ponieważ padło dużo brudów na pole. Powiedziano również o braku szacunku wobec osób z tyłu, jeśli chodzi o Julitę i Olka. I też rozdzielono siostry, jedna z nich odpadła. Ogólnie było tam potem ciekawie.